Film bardzo fajny. Zaskoczyło nas to, że pojawiły się tam gwiazdy. Uśmiałyśmy się, bo byłyśmy z koleżankami, dużą ekipą. Bardzo polecam. Pronik Czerwony, ulica Dobrego Pasterza, krakowskie Multikino za mną. To właśnie tutaj, już za kilka chwil, odbędzie się przedpremierowy pokaz drugiej części kultowej komedii, która przed 2 laty skradła serca milionów widzów, Planeta Singli 2. Dowiemy się, jak wyglądała praca na planie filmowym oraz jakie wspomnienia i refleksje wynieśli z niego jego twórcy. We wtorek, 6 listopada, do krakowskiego Multikina przyjechali twórcy filmu Planeta Singli 2. Widzowie mieli okazję spotkać się między innymi z Agnieszką Więdłochą, Maciejem Szturem oraz Tomkiem Karolakiem. Występowanie z tak wielką aktorką jak Agnieszka Więdłocha jest trudne, ponieważ trzeba jakby dostosować swój poziom do poziomu partnerki, a to jest przepaść między nami, więc musiałem wspiąć się na wyżyny swoich wątłych umiejętności. Nie mam poczucia, że mi się udało, dlatego proszę producentów, żeby kręcili następne filmy, w których może mi się to uda. Uczestniczył pan przy tworzeniu scenariusza, czy teraz też tak było? Nie przeceniałbym mojego tutaj wkładu. Kilka tekstów sobie zawsze tam czasami na próbach poprawiamy, czytamy sobie to na głos na próbach i wtedy decydujemy, czy to dokładnie tak powinno brzmieć, czy mamy może jakiś lepszy pomysł. Ja w drugiej części wymyśliłem na przykład wstrząsającą kwestię, życząc mojej partnerce, żeby jej ta klapa od fortepianu spadła na palce. Byłem z tego dumny i nie pozwoliłem tego wyciąć. Ja lubię grać w tych komediach. Oczywiście to różne są scenariusze. Akurat scenariusz Planety Singli to jest najwyższej jakości produkt, więc tym bardziej fajnie w tym grać. Nie spodziewaliśmy się, że ta kontynuacja będzie. Tymczasem sam Akina, amerykański scenarzysta i reżyser, który wcześniej pracował z Mitią O'Cornem, no podjął się tej reżyserii. To była fantastyczna przygoda, rzadko zdarzająca się w polskim kinie, że następna część będzie prezentowana już za 3 miesiące.